nami pani Anna Kochnowicz. Witam serdecznie. Witam. Rzecznik prasowy Teatru Wielkiego. I muszę się przyznać, że ja bardzo dawno nie byłem w Teatrze Wielkim i zaczynam tego żałować po naszej krótkiej rozmowie jeszcze poza anteną. Co ciekawego teraz w Teatrze Wielkim? Podsumujmy kilka rzeczy. Same ciekawe rzeczy. Nie ma dnia, żeby coś ciekawego się nie działo. Dla każdego coś miłego, to jest trochę ta zasada. To znaczy ci, którzy kochają balet, dostają widowiska, spektakle baletowe, bo to jest i Dziadek do orzechów, i Jezioro Łabędzie, i Romeo i Julia. Ci, którzy kochają operę tradycyjną, tak to nazwijmy, czyli bez wariactw inscenizacyjnych, jakie można coraz częściej spotykać na scenie. Wariactw oczywiście w cudzysłowie, bo to są bardzo, bardzo piękne inscenizacje i bardzo rozwijające myślenie o sztuce operowej. Dostaną na przykład Wolnego Strzelca, który miał swoją premierę w 2006 roku, a teraz powraca na naszą scenę w piątek i w sobotę, ale powraca, tak jak przyjęliśmy w tym sezonie, powraca w troszeczkę odmienionej formie. To znaczy inscenizacja jest ta sama, reżyseria jest ta sama, ale zmienia się na przykład prowadzący orkiestrę, dyrygent, kierownik muzyczny. To zmienia prawie wszystko, ponieważ każdy dyrygent, każdy kierownik muzyczny, nie bez powodu jest on wymieniany na pierwszej pozycji, kiedy pisze się czy mówi się o realizatorach widowiska operowego. Wnosi swoją nie tylko energię, ale także swoje czytanie. Czytanie utworu poprzez muzykę, tak? Jednak opera, chociaż jest teatrem, najważniejszą rzeczą w niej jest muzyka. Od energii, od muzyki, od prowadzenia orkiestry, od temp, jaki się nadaje, od całego charakteru, jaki się wnosi poprzez osobowość dyrygenta, zależy cały spektakl. Niezależnie od tego, czy on będzie w scenografii, którą znamy z 2006 roku, czy będzie to w zupełnie innej scenografii. Więc jeżeli zaprasza się do współpracy w Teatrze Wielkim specjalistów od danego kompozytora, od danego okresu muzycznego. W przypadku na przykład Mozarta jest to Zbigniew Graca, który współpracuje z nami i w związku z tym Wesela Figara, które on tutaj przedstawia, są inne niż te Wesela Figara, które były w ubiegłym sezonie, czy tam dwa sezony do tyłu. A w tym razem mamy Kai Bumana, który jest absolutnym specjalistą od romantyzmu niemieckiego, a w szczególności od Webera, czyli twórcy Wolnego Strzelca. No i dla zachęty jeszcze powiem Państwu, że ten Wolny Strzelec, ta klasyczna opera, tak jak już powiedziałam, bez dziwactw inscenizacyjnych, no, ma wyśmienitą obsadę. Myślę, że dwa nazwiska powinny Państwa zelektryzować. Myślę tutaj o Katarzynie Hołysz, która powraca do Poznania. Ją mogliśmy oglądać nie tak dawno temu wraz z Operą Bałtycką przy Joannie Dark. Natomiast myślę, że ucieszy Państwa szczególnie drugie nazwisko. Michał Marzec, od dawna nieoglądany na dużej scenie Teatru Wielkiego, znowu będzie występował i właśnie to będzie w Wolnym Strzelcu. Piątek i sobota. Warto na pewno na to przyjść. Poza tym, no cóż, trwają przygotowania do opery dla dzieci. Dzieci są tą grupą, z którą teatry mają kłopot. No właśnie, ciężko się pracuje z takim widzem. No ciężko, dlatego że to jest bardzo wymagający widz. To jest naprawdę szalenie wymagający widz, a przez to jest wymagający, że on ma troszeczkę inną percepcję, inne możliwości skupienia się, prawda? Jeżeli dorosły widz może przyjść i przesiedzieć 3 godziny na widowni bez żadnego problemu, zasłuchany tylko w muzykę, dla młodego widza takiego kilkuletniego sama muzyka może się okazać niewystarczającym atutem, zgadza. Prawda? Dzieci chyba też żywo reagują. Dzieci żywo reagują i trzeba im to umożliwić. Nie można ich posadzić, przywiązać pasami do siedzeń. Trzeba im dać szansę na tę ich aktywność naturalną. Trzeba także zmieniać ciągle bodźce, w związku z czym zawsze w tych spektaklach reżyser musi uruchomić myślenie magiczne. Musi się coś dziać jeszcze poza opowieścią. Jasi Małgosia no, jest opowieścią, która jest wciągająca. Na szczęście jest to opowieść wciągająca nie tylko dla dzieci, ale także i dla dorosłych, bo ona ma kilka poziomów odczytania, każde dobre dzieło. Dla dzieci to będzie historia zabłąkanych dzieci, przepraszam, w lesie, które spotykają Babę Jagę, natomiast dla dorosłych to już będzie na przykład opowieść o odpowiedzialności czy braku odpowiedzialności, o strachach dziecięcych i o paru jeszcze innych historiach. Nie będziemy tu teraz analizowali, bo moglibyśmy zabrnąć za daleko. Niemniej zapewniam Państwa, że
ci z Państwa, którzy przyjdą ze swoimi pociechami, swoimi lub pożyczonymi od sąsiadów do nas w lutym na Jasia i Małgosi, na Małgosię, na pewno nudzić się nie będą, bo czarodziejskie różdżki myślę, że też i zadziałają na wyobraźnię dorosłych, tak mi się wydaje. A poza czarodziejskimi różdżkami będzie się działo mnóstwo innych rzeczy. No i generalnie w ogóle, i w tym roku żeśmy zaczęli właśnie od takiej aktywizacji bardzo młodego widza. Okazuje się, że rzeczywiście dzieci chłoną, że dzieci potrzebują kontaktu z muzyką, trochę innego niż ten, który oferuje im szkoła. To rozwija. Ja uważam, że trzeba w ogóle dzieci zarażać różnymi. I nie jest to trudne, wie pan? I to nie jest trudne. O czym przekonaliśmy się teraz w ostatni weekend, w sobotę i w niedzielę, odbywał się na naszej scenie tak zwany koncert familijny. Było to wydarzenie z gatunku speaking concert. Upiór w orkiestrze się to nazywało. Byli narratorzy, byli bohaterowie, którzy szukali upiora, który jakieś historie wyprawiał z partyturami i orkiestra nie mogła grać. Był dyrygent, który zasłynął w Poznaniu właśnie z prowadzenia speaking concertów w sposób absolutnie rewelacyjny. Myślę tutaj o profesorze Marcinie Sompolińskim. No i co się okazało? Okazało się, że nie było żadnym problemem wypełnienie dwa razy tego wielkiego teatru Gmaszyska, który mieści ponad 900 osób, wypełnieniem tego Gmaszyska do ostatniego miejsca. Przyszły dzieci bardzo małe, przyszły dzieci starsze, przyszli rodzice. Wszyscy się bawili, były oklaski na stojąco, nie wymuszone, tylko autentyczne, naturalne, taka forma podziękowania. I myślę, że te dzieciaki wrócą do nas. To najważniejsze, to cieszy, bo ja, tak jak pani jeszcze przed wejściem na antenę powiedziałem, jestem trochę przestraszony tym, że może jednak ten teatr, opera i tak dalej, ta kultura trochę jednak traci, bo ludzie nie chcą już tego oglądać. Jednak się okazuje, że chcą. Chcą i to chcą coraz bardziej. Oczywiście wszystko może zrazić, wszystko może zaskoczyć dobrze. Wszystko zależy od tego, jak jest co podane, w jakiej kolejności, jak dawkowane. Myślę, że dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu znalazła sposób jakiś na to, żeby ludzi zachęcić do przychodzenia. My nie straszymy, my nie oferujemy naftaliny, absolutnie nie, chociaż mamy szacunek dla tradycji i takich spektakli, które mocno już są osadzone w tradycji poznańskiej sceny, jest całe mnóstwo. Ten teatr jako jedyny w tym regionie musi być eklektyczny, musi dopasowywać się do gustów wszystkich, musi zaspokoić potrzeby ludzi, którzy przyzwyczaili się do Teatru Wielkiego 20 lat temu i chodzą do niego wiernie ciągle i uważają, że bez opery nie ma w ogóle kultury i życia, ale musi także być propozycją dla studentów chociażby. Dla studentów my mamy od dłuższego czasu, od kilku sezonów propozycje specjalne. Są to premiery dla studentów, które są w specjalnej cenie, ale które mają także pewien haczyk. Pewien bonus dodatkowy, taką nagrodę za odwagę. Są to fantastyczne rozmowy po spektaklu, prowadzone w gronie eksperckim, ale dopuszczające do dyskusji wszystkich tych, którzy zostają na widowni, chcąc uczestniczyć w takiej rozmowie. Ta rozmowa może przebiegać na bardzo różnych poziomach, od bardzo wyrafinowanej rozmowy typu muzykolog, operolog rozmawiają o tym, co widzieli na scenie, po opowieść o literaturze czy o życiu nawet, ponieważ o sztuce się rozmawia tylko wtedy sensownie, jeżeli ona dotyka życia. I proszę sobie wyobrazić, że można odnaleźć w XIX-wiecznych, wydawałoby się, ramotach, także sprawy, które dotykają nas dzisiaj, tu i teraz i mają swoje przeniesienie na naszą współczesność. Zgadza się. Ja także grając jeszcze kilka lat temu w teatrze dokonywałem... Boże, to ile pan miał lat wtedy? Chyba był pan w przedszkolu. Nie, akurat w przedszkolu jeszcze nie byłem, ale grało mi się bardzo dobrze w Krakowie i też mieliśmy takie rozmowy pospektaklowe i chyba wtedy się najlepiej w ogóle rozmawia o sztuce. No tak, bo to jest wtedy na żywo, to są jeszcze emocje, które są bardzo istotne, a emocje w sztuce są w ogóle najistotniejsze. A co jest najgorszą rzeczą, jaka jest najgorsza recenzja? Obojętność, prawda? Niech sztuka się podoba lub się nie podoba, byleby to były gorące emocje. Jeżeli nie wywołuje żadnych, to znaczy, że coś tu nie zagrało. Ja tak w ogóle, wie pan, obserwuję sobie, co się dzieje na świecie i tak myślę, że opera zaczyna o dziwo rozkwitać, że to jest znowu ten teatr, który jest bardzo pożądany, bardzo chciany.
Może dlatego, że mamy strasznie galopującą rzeczywistość, strasznie zawaloną faktami, wydarzeniami, jakimiś okropieństwami życiowymi, o których także bardzo chętnie teatr dramatyczny rozmawia. Bardzo często w tej chwili mamy po prostu zamiast wytchnienia publicystykę, czyli przeniesienie naszych problemów na scenę, na drugą stronę. Natomiast w operze no ma pan możliwość odpoczynku. Odpoczynku, zatopienia się w pięknej muzyce, jeśli nawet inscenizacja panu nie odpowiada. Jeśli można zamknąć to oczy. Można zamknąć oczy, prawda? A jeśli się zgodzi człowiek na pewną konwencję, bo opera tego wymaga, zgody na konwencję, to wtedy zapewniam, że po dwóch, trzech spektaklach przestaje przeszkadzać to, że bohaterka przebija się sztyletem i jeszcze 10 minut śpiewa o swoim umieraniu pięknym głosem, mocnym głosem, który słychać na ostatnim balkonie w ostatnim rzędzie. Dlatego proszę Państwa, proszę korzystać ze sztuki, proszę o niej opowiadać, rozmawiać i cieszyć się nią, odcinając od tej codziennej rzeczywistości. I nie uważać, że to jest jeż. Ona nie kłuje w żaden sposób. Nie kłuje, można się nią po prostu delektować. A my powróćmy do tego, co nas teraz czeka w Teatrze Wielkim, na co możemy zaprosić. No, zaprosić to już powiedziałam, że zapraszamy przede wszystkim na Wolnego Strzelca w najbliższy piątek i sobotę. Można odwiedzić nas także w związku ze Służącą Panią. To jest taka mało obsadowa sztuka przedstawiana w cyklu opery kieszonkowej. To jest sala Drabowicza. Rzeczywiście malutka sala na 60 mniej więcej osób. Bardzo urocza to jest rzecz, która może być właśnie dobrym wstępem do tego, żeby w ogóle pokochać operę, bo to się rozgrywa w bliskim kontakcie, jest zabawnie, jest pięknie. Czyli wszystkie te elementy spełnia, które powinna spełniać tego typu sztuka. Ale ja już Państwu też anonsuję powrót kolejnej wielkiej gwiazdy Teatru Wielkiego w Poznaniu. Gwiazdy zresztą nie tylko Teatru Wielkiego w Poznaniu, bo w ogóle sceny operowej polskiej, Iwony Hossy. Iwonę Hossę będziemy mogli wysłuchać i obejrzeć w Trawiacie 31 stycznia. Orkiestrę poprowadzi fenomenalny Gabriel Chmura, nasz dyrektor artystyczny, ale przy tym fantastyczny dyrygent, wspaniały człowiek, charyzmatyczny, który sprawił, że jeśli byli Państwo w teatrze rok temu, to myślę, że będą Państwo mocno zaskoczeni zmianą jakości na dobre, na plus, jakości zespołu orkiestrowego. Jest to wielka, wspaniała praca wykonana przez maestro Gabriela Chmurę. Tę orkiestrę się słucha naprawdę z wielką przyjemnością. No i oby tak to dalej trwało. I tego właśnie życzymy Teatrowi Wielkiemu, by to wszystko rozkwitało razem z nami. Oczywiście byście i wy Państwo korzystali z tych wszystkich kulturalnych uniesień, jakie nam proponuje Teatr Wielki w Poznaniu. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję za bardzo. Przybycie. A ja Państwa teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną, czyli teledysk w naszym programie Open Night. Znikamy.